Nie opłaca się mówić za dużo prawdy. Każdy to chyba wie, bo każdy kłamie w jakimś stopniu, ściemnia coś, żeby uniknąć pewnych konsekwencji. Ale nie każdy sobie zdaje sobie sprawę, z czym to się wiąże dokładnie, bo wszystko jest połączone, wszystko się z czymś wiąże, tak samo i to. Bo czemu się nie opłaca być szczerym? Takie pytanie, czemu się nie opłaca? Czemu ktoś, kto ściemnia, kłamie, ma o wiele większe szanse zarobić dużo pieniędzy, być lubianym? Odpowiedź jest dosyć oczywista i prosta. Jak żyjemy w świecie, gdzie dominuje kłamstwo i świecie, który operuje na kłamstwie i iluzji i wręcz jej wymaga, żeby dalej móc funkcjonować, no to wiadomo, że jak operujesz na autentyczności i prawdzie, no to wbrew temu światu działasz, więc ten cały mechanizm, ten świat, ta cywilizacja zbudowana na kłamstwie, złych wartościach i obłudzie, będzie cię atakować. Z automatu, no bo będzie się bronić. Ten cały, nazwijmy to Matrix, będzie się bronić przed tą prawdą, przed tą autentycznością, w związku z czym ludzie, którzy są, chcą operować na dobrych wartościach, chcą być autentyczni, nie kłamać, działać zgodnie z tym, co prawdziwe, z prawdą, no to będą mieli podgórkę. A jak wiadomo, prawda cię wyzwoli, nas wyzwoli ogólnie, więc żeby się uwolnić od tego, musimy działać przeciwko temu, czyli na dobrych wartościach, prawdziwych wartościach. To też powinno być dosyć oczywiste, no ale niestety nie jest. Ludzie są, większość pogubieni, nie potrafią połączyć tych prostych faktów ze sobą. To, co ja teraz powiedziałem, jest dla mnie bardzo oczywiste, ale jednak nie jest dla większości ludzi. Większość myśli, że warto jest podążać za pieniędzmi. Tylko właściwie, że pieniądze to najwyższa wartość praktycznie jest. Może nie najwyższa, ale wyższa od tych wartości autentycznych. Wiadomo, nikt nie chce być biedakiem, więc w jakimś stopniu musimy kłamać, żeby coś tam zarobić, żeby funkcjonować w tym chorym Matrixie, tak? Bo jak będziesz operował na takich w pełni wartościach autentycznych i prawidłowych wartościach, to prędzej czy później będziesz musiał się wykazać dużą odwagą i walczyć z tym, no bo zostaniesz zaatakowany przez ten mechanizm i będziesz musiał włączyć w sobie, aktywować odwagę i wojownika, żeby nie przegrać z tym. I tutaj większość ludzi sobie po prostu, nawet tych świadomych bardziej, daruje i wycofuje się, nie? No bo jednak odwaga to już jest grubsza sprawa, tak? Zakładam, że ci, co oglądają ten kanon, są trochę bardziej świadomi, że w ogóle chcą słuchać tych rzeczy, że kleją, ogólnie rozumieją to, co ja mówię. Więc większość z was dochodzi do jakiegoś momentu takiego, gdzie jest bariera pewna, gdzie już trochę więcej odwagi jest potrzebne, trochę więcej autentyczności, żeby przejść poziom dalej i się zatrzymuje na jakimś pułapie. Każdy w jakąś ścianę trafia, w tym rozwoju, powiedzmy, osobistym. No i tą ścianą jest przeważnie na przykład głupie przepisy, coś, co nam grozi ogólnie tutaj w tym świecie. Jakiś niedostatek, bądź też zaczynamy działać niezgodnie z ich lewym prawem. Więc robimy coś nielegalnego w świetle tego chorego prawa, które niszczy planetę, jest złe, niszczy dobro ogólnie. No i tutaj już się zaczyna strefa taka niebezpieczeństwa, gdzie trzeba być wojownikiem, żeby iść dalej. Albo nawet chociażby samo bycie autentycznym w towarzystwie już robi się bardzo dyskomfortowe i niewygodne i nietowarzyskie wręcz bym powiedział. Jak jesteś zbyt szczery w towarzystwie, no to
możesz się narazić pewnym osobom i już nie będą twoimi przyjaciółmi, nazwijmy, chociaż nigdy nimi nie byli, ale nie będą chcieli być twoimi znajomymi i możesz stracić jakieś w miarę wartościowe, potencjalne kontakty, które ci ułatwią życie w tym świecie. Więc każdy człowiek normalny, każdy mądry człowiek, normalny to nie wiem nawet co znaczy, to różnie można rozumieć, każdy mądry człowiek wie, że no, żyjemy sobie w takim zakłamanym świecie i nie można się za bardzo wychylać, żeby się opłacało tak funkcjonować. Często jest tak, że trafiamy na ludzi, którzy podobnie myślą co my, ale nigdy się o tym nie dowiemy, bo się boimy wychylić, żeby to sprawdzić. Też tak może być, więc możemy tak czuć, że no, ta osoba chyba jest kumata, myśli podobnie, wie mniej więcej o co chodzi w tym chorym świecie, ale nie chce się wychylać, bo jeszcze się tą osobę zgorszę do siebie i przestanie mnie lubić może, albo nawet nie tylko dlatego. Możesz wiedzieć, że ta osoba jest kumata, świadoma, ale nie wychylasz się, bo i tak się nie opłaca, z tego względu, że i tak musisz dbać o swoje finanse, musisz jakoś zarobić i tak nie zrobisz z tą osobą nic, nawet jak jest antysystemowa, to i tak we dwójkę nic nie zrobicie, więc możecie się tylko do siebie tam czasami uśmiechnąć i pogadać chwilę, ale i tak musicie iść w się odseparować, iść swoją drogą w tym wyścigu szczurów, żeby przetrwać, no bo ten mechanizm jest tak jakby naszym Bogiem się stał i rządzi całkowicie nami, jest naszym dostarczycielem dóbr, to on decyduje, czy mamy co jeść, gdzie mieszkać i tak dalej. Nie możemy się uniezależnić od niego, więc tak naprawdę i też dąży do tego, żebyśmy nie potrzebowali się nawzajem, tylko potrzebowali tego właśnie syfu. Żebyśmy byli uzależnieni całkowicie od tego, a nie od siebie nawzajem. Czyli zauważcie, że im bardziej ten mechanizm nas odseparowuje, im bardziej nas uzależnia od siebie, tym bardziej nas odseparowuje od siebie, w sensie coraz mniej siebie potrzebujemy nawzajem, a coraz bardziej jesteśmy zależni od tego mechanizmu. Co sprawia, że coraz mniej jak potrzebujemy siebie, to coraz bardziej jesteśmy odseparowani od siebie. Nie możemy razem nic działać, w związku z czym jesteśmy bardziej samotni. Nawet jak mamy pełno przyjaciół, nazwijmy znajomych, to przeważnie na tak pustych wartościach operuje ta przyjaźń i jedynie puste, głupie tematy są poruszane, takie nieistotne, które nie mogą, nie są w stanie nic zmienić na lepsze. Przeważnie gada się głupoty jakieś, obgaduje się kogoś, żeby było tylko o czym gadać. Ważne, żeby było o czym gadać i ważne, żeby to było puste i nieistotne, o czym się pieprzy. Żyjemy w takim niewidzialnym więzieniu, matriksie, więzieniu, pułapce dla umysłów, gdzie nawet nie opłaca się mieć przyjaciół powoli. Chyba, że no nie wiem, załatwią ci jakąś pracę, ale to też nie za bardzo. No, może ułatwić to znalezienie partnera jakiegoś, jak masz przyjaciół. Partnera, partnerki. Ale też przyjaciel, no po znajomości coś tam może ci ułatwić znalezienie pracy, ale i tak to zależy w większości od tego, czy masz jakieś kwalifikacje, papierki, kursy, szkolenia, szkołę ukończoną, czyli same systemowe rzeczy. Tak naprawdę kolega, nawet jakiegoś bogatego kolegę, to przeważnie nie może ci załatwić posady, bo nie masz uprawnień i tak, musisz zrobić uprawnienia i tak, więc dalej tak jakby nie potrzebujesz mieć przyjaciół w rezultacie, tylko potrzebujesz no tego systemu, jesteś uzależniony od tego raka planety, od tego zła, które niszczy wszystko co dobre. Także niestety coraz mniej się potrzebujemy nawzajem. Nawet do tego stopnia, że
z czasem już nie będzie takiego odwiedzania, że o, wpadnę do koleżanki, kolegi, bo technologia będzie tak rozwinięta, że też nie będziesz potrzebował tego, bo całą wiedzę już możesz czerpać z internetu, więc już nie potrzebujemy się pod kątem wiedzy w ogóle. Nie musisz iść do kogoś o porady, nie musisz, wystarczy, że spytasz w czacie GPT, jak zrobić to i tamto i ci wypisze sztuczna inteligencja, ci powie, wszystkie porady ci poda. Co nie wiesz, to się dowiesz z internetu, tak o. Więc nawet po to nie masz co iść do znajomego, do koleżanki. Ale trzeba jakoś zaspokoić też instynkty wewnętrzne, tak? I jako, że jesteśmy dalej ludźmi, mamy te instynkty i musimy tą samotność jakoś pokonać. Nie możemy siedzieć, tak, sami i pracować ciągle. Musimy mieć to towarzystwo, jakiegoś partnera czy coś, żeby się czuć lepiej. W związku z czym co? Skoro nie potrzebujemy prawie nikogo, to co robimy, żeby nie czuć się samotni? Przeważnie rodzinę każdy zakłada. To jest główny powód zakładania rodziny, żeby się nie czuć samotnym, żeby nie być samotnym. Nie żeby twoje dziecko miało dobre życie, bo nie będzie miało dobrego życia najprawdopodobniej w tym chorym świecie, tak? Który jest więzieniem tak naprawdę. Ta planeta już jest więzieniem od dawna, tylko że się zaciska coraz bardziej. Więc z egoistycznych powodów bardziej zakładamy rodzinę, żeby się nie czuć samotnym. Szczególnie w późniejszym wieku, bo tam wiadomo, się do szkoły chodzi, jeszcze z dzieckiem, to co innego. No i tak w ten sposób to jest podłoże do takie solidne do depresji, tak? Z tego rodzi się depresja. Jest dużo cierpienia też mentalnego, emocjonalnego. Z czego to zło czerpie swoją energię, bo to zło czerpie energię z cierpienia głównie. Jak dziwnie by to nie brzmiało, wiem, odlotowo i opętanie i w ogóle nawiedzenie, ale na to wychodzi, że tak jest. Cały czas te wnioski mi się układają w głowie i nie tylko mi. Po co robię ten filmik w ogóle? Ten filmik akurat robię po to, żeby ten, kto ogląda, żeby się nie czuł samotnie, jak myśli podobnie, żeby wiedział, że też są podobnie myślący ludzie, podnieść na duchu w tym sensie, że żebyś nie czuł się jakiś gorszy przez to, że jesteś inny, że myślisz inaczej, to że jesteś gorszy. Wręcz przeciwnie, jesteś najprawdopodobniej lepszy, tylko że ten zły świat będzie cię atakował za to, że jesteś autentyczny i będziesz się czuł, jakby coś z sobą było nie tak. Będzie się starał ten świat sprawić, żebyś był, no, miał przegrane życie, był nieudacznikiem, tak? Czyli bycie nieudacznikiem w większości wypadków, może nie wiem czy w większości, ale w wielu wypadkach, nie świadczy o tej osobie, że jest jakaś zła, wręcz przeciwnie. Po prostu często jest tak, że nie godzisz się z tym złem, które opanowało ten świat, nie chcesz działać według tych fałszywych wartości, no i w rezultacie co? Jesteś atakowany do tego stopnia, że no stajesz się jakby nieudacznikiem w tym wyścigu szczurów. Ogólnie ci, co chcą działać według dobrych wartości, uniwersalnie dobrych takich, co powiedzmy, nazwijmy to boskich, tych, co wszechświat ogólnie się kieruje i tak jak Bóg chce, żebyśmy, nazwijmy to Bóg, ta dobra siła przynajmniej chce, żebyśmy funkcjonowali, no to będziemy atakowani do tego stopnia przez tą złą siłę, która opanowała ten świat, że będziemy się czuli jak jakieś ofermy, nieudacznicy, jakby coś z nami nie tak było. Będzie nas doprowadzało do cierpienia emocjonalnego, mentalnego, większego, tak? Musicie sobie zdawać z tego sprawę, że to nie jest tak, że z wami jest coś nie tak i nie dajcie sobie mówić, że to z wami jest coś nie tak, tylko po prostu jesteście atakowani przez tą złą siłę, która rządzi tym światem i wyniszcza ten świat. Więc musicie znać swoją siłę, obudzić się do tego stopnia, żeby wiedzieć, że tak naprawdę to jesteście atakowani dlatego, że ten Matrix się was boi, tak jak mnie na przykład. Nie chcę, żebym uznał, że jednak jestem w porządku, że mam siłę, że mam moc,
bo jestem potencjalnym zagrożeniem i mi podobnie myślący do mnie są potencjalnym zagrożeniem dla tego całego gówna, które niszczy świat. A jak się nie dasz stłamsić i nie będziesz uważać, że jesteś, przez to, że jesteś przegrywem, to jesteś złym człowiekiem, nie będziesz miał tej samooceny niskiej, tylko będziesz wiedzieć, jaka jest prawda, no to w tym momencie zło, tak obrazowo to opiszę, zaciska pięści, wkurza się, że się nie udał plan, no i ma lekki problem wtedy, tak? Jak wiesz, że dobrze robisz, jesteś w tym pewny siebie, nie ulegasz, tylko wiesz, że masz rację i stoisz w tej racji pewnie, nie, że ktoś się przegada, a ty myślisz, no dobra, jak większość myśli inaczej, to ja się nie będę wychylał, pewnie mają rację, no bo większość, no to ja nie mam siły, jestem mały i tak dalej. Nie no, dalej mówisz prawdę, stoisz twardo w swojej racji. Musisz zobaczyć w swojej psychice, gdzie ty sam sobie dopierdalasz, że tak powiem, że jesteś słaby i sprawdzić, czy to są dobre powody. Dlaczego uważasz, że jesteś słaby? Z dobrych powodów? Czy dałeś sobie mówić, że jesteś słaby? Bo się mogło z ciebie śmiać, że o, dziwnie się zachowujesz, dziwnie mówisz, jakimś w ogóle tonem, co ty dziwny. Ale nie to się liczy, tylko się liczy to, czy masz rację w tym, co mówisz. Czy masz rację, mówiąc to tym tonem, a nie innym. Czy słusznie postępujesz, to się liczy. Jeżeli masz w tym rację, to stój twardo w tej racji. Nawet jak powiedzmy się jąkasz, nie umiesz się dobrze wysłowić, tak jak ja się nie umiem czasami dobrze wysłowić. To co, masz prawo do małego błędu, to nie znaczy, jak mały błąd popełniłeś, to nie masz racji w całej reszcie, no. Bo będą ci, jak się wychylasz za bardzo w tej prawdzie ogólnej, w szerzeniu dobrych wartości, to zło będzie ci wytykać każdy twój najmniejszy błąd i potknięcie i będzie się go trzymać, żeby cię osłabić. Czyli jak ja na przykład się zająknę albo popełnię błąd ortograficzny pisząc coś, to zło, czyli programy w ludzkich umysłach, te wirusy, będą atakowały mnie i mówiły: popełnił błąd, zająknął się, to nie może być mądrym człowiekiem, więc wszystko co mówi nie jest, się nie liczy, bo się zająknął na przykład. No tak niestety wirusy mentalne ogólnie operują. Nieraz się z tym zetknąłem. Albo jak ma prezencję słabą, nie jest gdzieś, nie wiem, tak jak ja w krzakach nawija, kury z tyłu pieją, w jakichś biednych ciuchach, nie wiem, stare rzeczy jakieś z tyłu są, bo mi się nie chciało sprzątać, no to już prawdopodobnie znaczy, że on jest jakimś głupim biedakiem, nie ma racji, lepiej posłucham sobie fachowca, jakiegoś eksperta, który jest ładnie ubrany, ma ładne oświetlenie, dobrej jakości nagranie i tak dalej. Kolejny wirus mentalny. Ludzie tak myślą. Ale to dalej nie ma nic wspólnego z tym, czy ten, kto mówi, przekazuje te informacje, czy są prawdziwe, czy nie. Nawet bardziej prawdopodobne jest to, że jak jest właśnie na bogato ubrany, no to prawdopodobnie nie powie ci całej prawdy, bo nie będzie się chciał narażać i stracić tego, co ma. No bo tak jak mówiłem wcześniej, prawda się nie opłaca. Więc to są dosyć proste takie wnioski, oczywiste w miarę, do wysnucia, więc trochę mnie dziwi, że tego ludzie nie potrafią tych kropek połączyć się razem i zobaczyć tego obrazka, bo ja tutaj nic tak skomplikowanego wielce nie powiedziałem. No ale co sprawia, że ludzie tego nie widzą? Przede wszystkim to, że czują się słabi i mali przy tej potędze, powiedzmy, tego zła, no bo zło przewyższa znacząco dobro na tej planecie. Dobro jest takie malutkie, gdzie zło jest potężne, liczebnie, jakby stosunkowo, może tak bym powiedział. Bilans jest zdecydowanie dodatni po stronie zła.
Więc jak jesteś dobry i się wychylasz, no to będziesz stłamszony od razu pod jakimś kątem, albo wyśmiany, albo nie zarobisz, albo no nie opłaci się mówić prawdy. Więc będziesz się bał wychylać automatycznie, bo będziesz się bał, że stracisz coś. Więc prawdopodobnie porzucisz swoje wartości autentyczne, wewnętrzne i polecisz z tymi wartościami, na których świat operuje. Bo uznasz, że no, będę tak jak większość robić, bo większość jednak ma moc, ja nie mam mocy. Nie? No i to jest błąd, bo ta moc, którą ma większość, to jest moc zniszczenia. To jest coś, co sprawi, że ten świat będzie jeszcze gorszy z roku na rok. Jeszcze bardziej nie do zniesienia. Jeszcze więcej cierpienia będzie i zniszczenia na tym świecie. Właśnie przez to, że ulegamy tym złym wartościom. Wszystko dalej, co mówię, jest dosyć proste. I dosyć oczywiste. No ale dobra, rozumiem, że to może przerażać niektórych, bo konsekwencje mogą przerażać, że kurde, czyli to wszystko jest złe, to straszne jest, że to wszystko jest złe. No właśnie, to jest straszne. I musisz przejrzeć na oczy, zobaczyć, w jak strasznie potwornym, zjebanym świecie żyjemy. Bo jak tego nie będziesz widzieć, schowasz głowę w piasek, to co? Będziesz miał lżej na chwilę, ale i tak. Chowanie w piasek się nie opłaca, bo to zło sprawia cierpienie wszystkim, tym nieświadomym też, więc... Czy jesteś świadomy, czy nie jesteś świadomy, czy będziesz funkcjonował, postępował zgodnie z tym chorym systemem, czy nie, i tak będziesz cierpiał w jakiś sposób. Cierpienie jest nieuniknione. Kolejna rzecz, jak nie boisz się iść tymi autentycznymi wartościami, według nich postępować i zgodnie z nimi żyć, no to otwiera się przed tobą kolejne możliwości, jakby kolejna wiedza. Więc jesteś jakby wynagradzany za bycie autentycznym tym, że spływa na ciebie więcej prawdy i masz coraz większą wiedzę, jesteś coraz bardziej mądrym osobnikiem, człowiekiem. Tylko że jak podążasz prawdziwą, tą autentyczną ścieżką, to jest pewien problem, bo wszystkie te wirusy mentalne, które masz, będą się powoli odklejać i będą ci no, trochę rezać łeb, bo będziesz miał takie, powiedzmy, jak to nazwać, no, zagwozdki, nie wiem, rozkminy, zonki, trzaski, że kurde, moje myślenie do tej pory było jakieś porypane i będziesz, te wirusy będą wychodzić na zewnątrz. Pamiętam, jak u mnie to, nazwijmy, przebudzenie, to warstwami się odklejało, tak jakby kolejne i kolejne warstwy tych wirusów mentalnych rezały mi łeb, bo wychodziły na pierwszy plan jakby, bo wcześniej były one w tle, się odgrywały te programy fałszywe, a jak im bardziej autentycznie jakby działasz, funkcjonujesz, tym bardziej na pierwszy plan wychodzą te wirusy mentalne wewnętrzne, te demony wewnętrzne i one potrafią nawet nieźle zrezać łeb. I będą momenty, w których będziesz się zastanawiać, czy ja jestem popierdolony, czy popierdolona, że o co mi chodzi w ogóle, nie? Ale jak to przepracujesz, to one po jakimś czasie odpuszczają, jak zrozumiesz ich naturę i przezwyciężysz, znajdziesz na nie haka, to przezwyciężasz te wirusy, te słabości, mówię o wirusach mentalnych oczywiście, złe nawyki, bo złe nawyki się głównie biorą z tych właśnie wirusów mentalnych, tak? Że ten zły świat ci wprowadza wirusa mentalnego i zaczynasz funkcjonować w jakiś chory sposób. Jakieś złe nawyki masz. Jakieś przekonania szkodliwe. I niektóre są naprawdę cholernie ciężkie do przepracowania. Mega, mega ciężkie. I to warstwami się odkleja. Ja z kolejnym teraz, robiąc ten filmik, z kolejnym walczę właśnie wirusem, że albo mi się nie chce, bo nie warto. Takie mam myśli w tle, że i tak nie ma szans. Po co w ogóle nakręcać te filmiki? To też jest jakiś wirus mentalny. Ja też się z tym borykam teraz w tej chwili. Także nagrywając te filmiki, też się rozwijam. To nie jest tak, że
ja tylko robię to dla was, żeby was uświadomić. To jest też tak, że na mnie spływa kolejna wiedza, ja się rozwijam i kolejne wirusy się odklejają. Wychodzą na pierwszy plan. Kolejne bariery psychiczne mam do pokonania, kolejnych wrogów jakby mentalnych mam wewnętrznych do pokonania. Wraz ze wzrostem poziomu coraz jakby trudniejsze potwory wewnętrzne pokonujemy i się stajemy lepszymi, bardziej wartościowymi ludźmi. Tylko musimy działać na tych autentycznych wartościach, bo jak będziemy jechać na tych wartościach, które świat nam serwuje, ten chory, to będziemy pustymi, bezwartościowymi, chyba że monetarnie, ludźmi. Może zarobimy, ale co z tego, jak będziemy szujami? To co, będziemy na zewnątrz ładnie, tak? Bo sobie kupimy nowe to, tamto, a wewnątrz będziemy śmieciami praktycznie. Też tak może być. Nie mówię, że to jest zawsze na 100% tak wychodzi, ale przeważnie tak wychodzi. Bo możesz mieć sporo kasy i być jednak człowiekiem wartościowym, ale to są rzadkie wyjątki. I zawsze nie będziesz mógł sobie pozwolić wtedy na mówienie pewnych autentycznych rzeczy, żeby nie stracić tego majątku. Tak czy siak uznałem, że warto iść tą prawdziwą ścieżką, na autentycznych wartościach funkcjonować, bo to całe gówno to operuje na kłamstwie, iluzji. Tak czy siak jest tymczasowe i tak każdy z nas kiedyś umrze. I będzie się liczyło to, co masz w duszy dalej. Czyli ja bardziej teraz buduję bogactwo wewnętrzne, mówiąc prawdę, ale na zewnątrz jestem w sumie biedakiem. Nie strasznym biedakiem, bo dalej mogę się odżywiać dobrze, zdrowo, stać mnie na to i mam gdzie mieszkać. Więc buduję jakąś wartość wewnętrzną. Ten świat serwuje tylko na zewnątrz wartości. Oferuje jakby na wewnętrznych złych wartościach, więc działa zupełnie niezgodnie z prawem naturalnym tego wszechświata, Boga ogólnie, z ładem, z dobrem. Po prostu jest zły, to jest destruktywna siła, która niszczy. Wygląda na to, że nie wiem, to życie to jest jakiś sprawdzian, czy ulegniesz temu złu. I później po śmierci nie będziesz miał nagrody za to, czy nie ulegniesz, będziesz jednak według autentycznych wartości operował i będziesz miał jakąś formę nagrody po śmierci, może kolejne wcielenie lepsze jakieś. Tak może być. Nie mówię, że tak jest na 100%, ale tak mi się rysuje taki wniosek w głowie często. To by miało sens po prostu. To wcielenie, to życie to jest taki gruby test, taki sprawdzian na to, kim naprawdę jesteś i w którą stronę pójdziesz, czy się wykażesz dobrymi wartościami, czy nie. Czy może jednak sprzedasz duszę temu pasożytowi, niech będzie. Także pójście na maksa w dobro niestety wymaga odwagi dużej i wiedzy. I walki z tymi wewnętrznymi demonami i zewnętrznymi też. Także to nie jest dobre, nie jest łatwe bycie dobrym człowiekiem. To jest ciężka rzecz. To jest wymagające. Na tym zakończę.